Wicepremier Jacek Sasin, w reakcji na medialne doniesienia, wykluczył by była możliwość sprzedaży rafinerii gdańskiej Rosjanom. Przejęcie przez Orlen Grupy LOTOS odbyło się w ramach budowy multienergetycznego koncernu, mającego m.in. zwiększyć możliwości konkurencyjne na międzynarodowych rynkach oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. O połączeniu PKN Orlen i Grupy LOTOS akcjonariusze obu spółek zdecydowali w lipcu. W czerwcu tego roku Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie. Biznes Insider Polska twierdzi, że polski gigant paliwowy, który wszedł we współpracę z saudyjskim koncernem Saudi Armako nie będzie w stanie zabezpieczyć rafinerii Gdańskiej. Na ograniczenia w jej zbyciu zdaniem portalu miała nie zgodzić się Komisja Europejska. Oznaczałoby to, że nic nie stałoby na przeszkodzie, gdyby Saudyjczycy chcieli sprzedać rafinerię Rosjanom. Medialnym doniesieniom zaprzeczył jednak wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Nie ma możliwości sprzedaży rafinerii Gdańskiej bez zgody rządu. Obowiązuje ustawa o ochronie strategicznych dla. Państwa inwestycji, która skutecznie chroni przed takim działaniem. Żadne kłamstwa dziennikarzy nie przykryją próby sprzedaży lotosu Rosjanom przez Donalda Tuska. Do sprawy odniósł się także polski koncert naftowy Orlen. Zapewnił, że nie ma możliwości realizacji scenariusza zakładanego przez biznes Insider Polska.